Na byłym terenie zakładów mięsnych w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej trwają prace mające na celu uprzątnięcie działki. Pracę zlecił właściciel terenu. Porządkowanie podzielono na kilka etapów, z których zakończenie pierwszego przewidywane jest na koniec lutego. Pierwsze prace rozbiórkowe i porządkowe rozpoczęły się już w tym tygodniu i potrwają według informacji aż do końca 2012 roku. Teren dłuższy czas już straszył widokiem gruzowiska w centrum miasta. Mimo ciągłych zapewnień wiele razy przekładano w czasie uprzątnięcie tego terenu. Stał się on nawet w wyborach samorządowych miejscem demonstracji politycznej, kiedy umieszczono na jego terenie baner informacyjny, który wskazywał na zaniedbanie władz miasta związane z bałaganem w tej dzielnicy. Jak mówi prezydent Malinowski, to bardzo dobra wiadomość, a także dowód na to, że nabywca nieruchomości wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Teren od syndyka nabył prywatny podmiot, zatem miasto nie miało żadnych możliwości prawnych, by zmusić go do podjęcia prac porządkowych. Cieszę się, że nowy właściciel zakończył już procedurę przejęcia działek i niebawem przedstawi koncepcję ich zabudowy.